Pady na kanale to zupełnie coś innego, czego do tej pory jeszcze nie było. Gościem dzisiejszego odcinka jest MSI GC30V2 w kolorze białym. Pad występuje również w wersji czarnej, a w zestawie poza padem otrzymujemy także odbiornik do komunikacji bezprzewodowej, dwumetrowy kabel micro USB oraz kabel OTG USB-C do komunikacji z telefonem. Tak, bo ten pad działa również na urządzeniach z Androidem. Warto jednak wspomnieć, że kabel ten ma zaledwie 30 cm, przez co rozgrywka na urządzeniu mobilnym była trochę przez to właśnie utrudniona, no i mógłby być dłuższy o chociaż te 10-20 cm. Ze względu na dołączony adapter, pad nie ma funkcji łączności przez Bluetooth. W zestawie jest jeszcze taki D-pad, gdzie zamiast krzyżyka możemy mieć takie jakby kółko. Dla mnie domyślny krzyżyk był o wiele wygodniejszy, a także lepiej przylega pomimo mocowania na magnes. Wymiana wygląda właśnie w ten sposób, jaki widzicie teraz. Pad jest bez problemu wykrywany i śmiga od razu po podłączeniu w takich grach jak FIFA czy Forza Horizon bez zbędnych dodatkowych ustawień. Podczas rozgrywki uświadczymy całkiem długi czas pracy na akumulatorze, który według deklaracji producenta wynosi około 8 godzin i bez problemu uzyskiwałem okolice tego czasu na jednym ładowaniu. Porozmawiajmy teraz może trochę o samym projekcie pada. Mamy tutaj standardową konstrukcję opartą na padzie od Xboxa, ale cena jest wyraźnie niższa, bo na ten moment wynosi jakieś 190-200 zł, co z pewnością wykluczy dla niektórych pewne niedoskonałości, które wymienię w tym materiale, a zakup w promocji jak najbardziej jest opłacalnym zakupem, po prostu zwiększa atrakcyjność oferty, jeśli mowa o tym padzie. Tak więc przyciski działają jak należy, natomiast RT i LT sprawiają wrażenie pustych, ale spokojnie da się kontrolować moc wciśnięcia. Odnośnie decovera to przypominam, że w padzie od Xboxa działa na zasadzie kliku. Tutaj podobnie, lecz wciśnięcie jest zdecydowanie większe i głębsze. Na początku użytkowania miałem wrażenie, że muszę przesunąć cały krzyżyk w dół, w górę czy w bok, aby dokonać aktywacji. Jednak po kilku chwilach rozgrywki do tej kwestii się przyzwyczaiłem i to odczucie zniknęło. Na spodzie urządzenia dostrzegamy ściągawkę i fajnie, że się tam znalazła. Dzięki niej wiemy, w jakim trybie jest pad, czy domyślnym, analogowym, digital, czy może Android. Gałki działają bardzo przyjemnie, trochę ciężej od pada, do którego się odwołuję w tym materiale, ale to przypomina bardziej wzór Xboxa 360. Przyciski X, Y, A, B działają bardzo fajnie, bez większych zastrzeżeń. Przyciski Back, Start oraz logiem MSI mają identyczne funkcje co w padach od Xboxa i również działają bardzo przyjemnie. Producent zdecydował się na zastosowanie gum po bokach, które są też lekko szorstkie. Rozwiązanie git, ale zdecydowanie przypadły mi do gustu gumy od Xboxa, głównie ze względu na jej większą ilość. Na tylnych przyciskach RT, LT i RB, LB nie mamy tej gumy i mamy takie plastikowe wcięcia, aby chwyt był lepszy. Jako tako spełnia to swoje zadanie, ale że plastik jest jakby w połysku, to te palce lubią się nam jednak ześlizgiwać i myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie takich wcięć, ale w większej po prostu ilości niż tutaj miało to miejsce. Szkoda również, że pad jest wyposażony w złącze micro USB, a nie USB typu C. Ale za największą wadę muszę uznać wibracje, które ogólnie lubię w padach. No i trochę tak urozmaicają jednak rozgrywkę czy trzymanie samego pada w rękach. Natomiast tutaj po włączeniu ich zaczyna się lekka męczarnia, bo przyciski zaczynają hałasować, trzeszczeć, a jakby tego efektu wibracji nie było. Gdzieś tam się czuło daleko jakby od spodu pada, ale wibracje sobie, my sobie. Tutaj akurat uważam, że kwestia wypadła gorzej nawet od padów, które miałem w rękach, a które kosztowały połowę tej ceny, za którą jest ten pad. Być może pomyślicie, że jest sporo tych wad, lecz porównywałem go do konkurencji, która jest 100 zł droższa. Myślę, że przy porównaniu w tej cenie wybór byłby oczywisty. Mam na myśli, jeśli pad ten od Xboxa Series X kosztował tyle samo co pad MSI-a. Lecz takiej sytuacji nie mamy, więc dla osób, które chcą wypróbować tańsze rozwiązania lub po prostu inne, to uważam to za całkiem ciekawy wybór. Osobiście myślałem, że gorzej go ocenię. Jestem nawet
pozytywnie zaskoczony pomimo tych problemów z wibracjami, czy kwestią przyzwyczajenia się do niektórych rozwiązań w tych padzie. Mam na myśli głównie ten krzyżyk oraz przyciski RT i LT, do których najbardziej musiałem się przyzwyczaić. Ale w na przykład tytule takim jak FIFA odstawiłem swojego głównego pada i korzystam z tego od MSI-a. Ze względu na problemy z łącznością w FIFA, to gdy łączę się bezprzewodowo przez Bluetooth, to mam jakby podwójne kliknięcie w menu i powoduje, że jest niemożliwe cokolwiek zrobienie w tej grze, a tutaj przez to, że jest połączenie przez adapter, takich problemów po prostu nie ma.